Witam wszystkich bardzo serdecznie podczas drugiego odcinka naszej nauki samoobrony. Również, tak jak Paweł Bernaś, jestem instruktorem krakowskiej szkoły Aikido. Ćwiczę Aikido od ponad 25 lat i również jestem posiadaczem 5. dana. To, czym zajmiemy się w tym odcinku, to jest kontynuacja tego, czego nauczyliście się w odcinku poprzednim. Będzie zastosowanie dźwigni łokciowej podczas ataku oburącz, właściwie duszenia na szyję i jeszcze takim fizycznym, mocnym przyparciu do muru gdzieś tam w ciasnym pomieszczeniu. Pokażemy, w jaki sposób wtedy skorzystać z siły, którą możemy odzyskać tak od przeciwnika, jak również możemy wykorzystać mur, który pomoże nam w takiej sytuacji uwolnić się z bardzo trudnej, wydawałoby się, opresji. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że idziecie jakimś ciasnym przejściu i ktoś nagle podchodzi do Was i znienacka dusi Was za szyję. To, co się natychmiast dzieje, no to pewnie cofniecie się krok do tyłu i za Wami znajdzie się ściana. Nie będzie właściwie możliwości ucieczki. Jedyne, co możecie zrobić i co powinniście zrobić, to natychmiast odnaleźć się w tej sytuacji, obniżyć biodra, tak jak mówiliśmy, zrobić szybki przechwyt nadgarstka i iść w kierunku dźwigni łokciowej, obalić przeciwnika, a następnie szybko przemieścić się z niebezpiecznego miejsca. W samoobronie liczą się jeden, góra dwa, dobrze opracowane patenty, które możemy wykorzystać w różnych sytuacjach, niezależnie od okoliczności. Dlatego w dzisiejszym odcinku pokazaliśmy, jak korzystać z tej samej dźwigni łokciowej w zupełnie różnej sytuacji. Kiedy już się bezpiecznie oddalasz, nigdy nie mów, po co ci to było, dałem ci w kość, złama się, to nie jest ten moment, ponieważ pobiegnie z pewnością za tobą i będziesz musiał drugi raz powtarzać to samo. To nie jest to, co byś chciał. Dzisiejszy odcinek był nakręcony razem z Grzegorzem Garlewiczem, który wspólnie z nami ćwiczy Aikido od wielu, wielu lat i jest również mistrzem Aikido, posiadaczem 1. dana. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy do obejrzenia następnego odcinka.